Hej, cześć, siemano, witam wszystkich serdecznie. Wojciech z tej strony. Słuchajcie, wiem, że jutro jest grudzień. Zdaję sobie tego doskonale sprawę i wiem, że w przeciągu najbliższych 3-4 dni od startu grudnia powinien pojawić się update. I właśnie przychodzę do Was w tej sprawie. Słuchajcie, po pierwsze, update i tak się pojawi, tylko chcę, że bardzo podkreślić to, że nie pojawi się na początku. Nie wiem też, czy pojawi się w ogóle w pierwszej połowie grudnia. Ale niemniej pojawi się update grudniowy z racji tego, że jest cała masa rzeczy, które chcę nagrać, chcę Wam przekazać, chcę Wam powiedzieć, a chcę nagrać to właśnie przed update'em. Natomiast sam update będzie się prawdopodobnie składał z dwóch, jeśli nie nawet trzech części. Tak więc będzie to dość spory update, bo parę rzeczy sobie przemyślałem jeszcze raz, i stwierdziłem, że w takim tempie, jak ja miałem to robić i robię to aktualnie, no to z pewnymi rzeczami no po prostu się nie wyrobię tak czy siak. Więc chcę tutaj, żeby było na czysto, iż update tak czy siak pojawi się, ale nie pojawi się na pewno na początku grudnia i na pewno nie w pierwszym tygodniu grudnia. Tak więc chcę Was już tutaj uczulić na to i chcę też powiedzieć, że z racji tego, iż ja nagrywam materiały na zapas, no to w międzyczasie też pojawiają się rzeczy, których po prostu nie planowałem nagrywać, a okazało się, że w rozmowie na przykład czy to przez Messenger, czy to grając z kimś, czy rozmawiając na grupie, czy przeglądając internet, udzielając się w komentarzach na Facebooku, na różnych grupach, obserwując różne rzeczy, oglądając materiały, filmy, całą masę, też przychodzą mi pomysły do głowy. I tutaj coś takiego właśnie również materiały kiełkują i stwierdziłem, że hej, to też bym chciał nagrać. Tak więc update grudniowy mimo wszystko się pojawi. Do tego czasu, tutaj od razu też powiem, będą pojawiały się materiały dwa razy dziennie albo raz dziennie. Jeśli materiał pojawi się raz dziennie, najczęściej będzie to dzień, w którym po prostu mam wolne od pracy i tak jak zresztą to było między godziną od 13 tam do 19, chcę, żeby pojawił się ten materiał główny. Natomiast jeśli jestem w pracy, no to materiał pojawia się albo z samego rana, czyli mniej więcej od go wstaję i pierwsza rzecz, którą robię po wyjściu z toalety, tak, czy nie wiem, po zjedzeniu śniadania i tak dalej, pierwsza rzecz, którą robię, przesyłam materiał. I po przesłaniu materiału, jeśli już nie mam żadnych innych materiałów na zapas, zabieram się za nagrywanie innych filmów. Lub też po prostu nadrabiam te materiały, które w ciągu dnia pojawiły mi się, chciałbym je obejrzeć, chciałbym je odsłuchać, no to wtedy po przesłaniu materiału zabieram się po prostu za te filmy. Ewentualnie czasem jest tak, że nagram materiał, mam 15 materiałów, czy też inaczej, prześlę materiał i nagle pojawi się 15 filmów, które bym chciał obejrzeć albo przesłuchać. No to wtedy mam dylemat, czy najpierw nagrać dla Was, czy i dopiero później nadrabiać zaległości, czy najpierw nadrobić i potem nagrać. Dlatego ja wybieram nagrywanie i potem nagle w materiałach mówię, że może się tak zdarzyć, że będzie dzień albo dwa przerwy od filmów z racji tego, że po prostu tych materiałów mi się nawarstwiło i mimo wszystko chciałbym je nadrobić. Bo jeśli mam 20, 30, 40 materiałów do nadrobienia,
No to wtedy przepraszam Was bardzo, ale też jestem widzem na wielu kanałach, też oglądam, co prawda nie wszystkie filmy, ale jednak większość i po prostu też chcę poświęcić czas dla nich, że daję im raz, że wyświetlenie, dwa, łapę w górę i trzy, co jakiś czas daję tam komentarz. Co prawda nie pod każdym filmem, bo nawet na to czasami po prostu brakuje czasu. Ale chcę, żebyście zrozumieli też, że grudzień będzie właśnie takim dniem, Grudzień będzie takim miesiącem po prostu, gdzie tych materiałów będzie sporo, ja też będę chciał nagrywać. I tutaj przechodzimy płynnie do ilości tych materiałów. Słuchajcie, zdaję sobie z tego sprawę, że tak naprawdę w tej chwili jedyną serią na kanale jest Skolta z Call of Duty Vanguard, z serii podręczników broni, spod serii broni dodatki. I słuchajcie, to nie w tej chwili mam pojawiło się na kanale 5 części. Czyli przez 5 dni z rzędu tylko i wyłącznie Call of Duty się pokazał. Ale spokojnie dojdziemy w końcu do takiego momentu, kiedy będę nagrywał i po prostu wrzucę 3-4 materiały, czy nawet 5, po prostu podręczniki broni, będzie ileś tam dni przerwy i znowu będą się materiały pojawiać. Tak więc z tym wszystkim na spokojnie dojdziemy do takiego momentu za chyba 15 lat przy moim sposobie dojścia. Ale właśnie, no materiały, słuchajcie. W tej chwili mam rozpisane w 13 punktach filmy, które chcę dla Was nagrać. I nie wiem, czy ja te 13 punktów zrealizuję w 13 filmach, czy jakiś jeden punkt zajmie mi ileś części, gdzie przykładem jest chociażby tutaj podseria broni dodatki z Call of Duty Vanguard, gdzie to nie będzie miało 6 części, tylko będzie miało tych części miało 8. Tak więc cały tydzień tylko wyłącznie Call of Duty Vanguard. Jeśli ktoś liczy na jakieś inne materiały, spokojnie, pojawią się. Będą jeszcze ze 2 czy nawet 3 pogadanki. O samym Call of Duty Vanguard również pojawi się jedna pogadanka. Ale chcę, żebyście mieli po prostu to wszystko na uwadze. Chcę, żebyście wiedzieli, że ja niektóre rzeczy, no, z pomysłu na filmy same mi wpadają do głowy i chcę te pomysły zrealizować, zanim całkowicie o nich zapomnę. Dlatego od razu mam jakiś fajny pomysł w głowie, jakiś fajny mi przyszedł właśnie z tej spisania z kimś na Messengerze, czy też grania z nim, rozmawiania podczas gry na grupie, czy przeglądania internetu i tak dalej. Przychodzi mi do głowy jakiś pomysł i stwierdzam, hej, w sumie to się nadaje na materiał. I ja sobie po prostu to zapisuję. Dlatego część z Was może się dziwić, że nagle w którymś momencie leci, nie wiem, powiedzmy, było tak parę razy, nie więcej niż parę razy. Przez ostatnie 4 lata dość często mimo wszystko nagle jest jakaś seria i nagle pojawia się, za przeproszeniem, z dupy jakiś materiał. Taki totalnie inny, wzięty chyba z innej czasoprzestrzeni, który trwa 10-15 minut, opowiada o zupełnie innym tytule. I nagle znowu wracamy do poprzedniej serii. I spokojnie, takie materiały też się będą pojawiać. Ale wiecie, to co już mam nagrane, chciałbym przesłać, a wiecie, że ja robię materiały na zapas, bo no po prostu nie jestem w stanie nagrywać materiałów, że tak powiem, tego samego dnia nagram i tego samego dnia materiał wrzucę. No nie jestem w stanie po prostu. Dlatego też jest taki materiał po prostu czysto informacyjny o pewnych aspektach, żebyście wiedzieli, że są rzeczy dla mnie jako dla youtubera ważne, ale też żebyście wiedzieli, iż ja też normalnie pracuję mimo wszystko
I no nie jestem w stanie sobie pozwolić nagrywać materiał na dany dzień. No, przykro mi bardzo, ale dla mnie w tej chwili, w obecnej sytuacji, no nie da się. Może za, kto wie, 10-15 lat, może będę w stanie. A to, że nagrywam materiał w taki, a nie inny sposób, to jest tylko i wyłącznie takie widzimisię. Ja tak postanowiłem i będę się po prostu tego trzymał. A jak komuś to się nie podoba, czy cokolwiek, no to wiecie, zapraszam. Wiecie, gdzie są drzwi, wiecie, gdzie jest przycisk odsubskrybuj. Tak więc w sumie nawet na materiałach w ogóle nie proszę, chociaż nie, zdarza się, że co jakiś czas na materiałach tam mówię, żebyście dali lajka, tam komentarz, subskrybowali, ale wiecie, że ja tak bardzo o to nie proszę. Ktoś przyjdzie, okej, fajnie, znajdzie kanał, zasubskrybuje, o, widzę, są wyświetlenia, podoba im się, stwierdzę, w sumie skoro są, okej. Nie proszę o to, nie mówię, że przychodźcie tutaj, chodźcie do mnie. Nie, wiecie, że ja taki nie jestem, żeby żebrać o lajki, o komentarze, o subskrypcje. Wiecie też, że ja to robię głównie z pasji. Ja na tym po prostu totalnie nie zarabiam. Nie włączyłem monetyzacji i powiem wam szczerze, dla mnie YouTube to jest forma takiego hobby, w którym podobnie jak czytanie książek zresztą, które tutaj na półeczce, dokładnie w tym miejscu, gdzie teraz pokazuję palcem, znajdują się książki i dalej, są książki, które bym chciał wam zaprezentować na kanale, ale to są książki takie, które przeczytałem raz 3 albo 4 lata temu, albo nawet więcej, bo tutaj w tym miejscu znajduje się seria Dowódcy II Wojny Światowej, która pierwotnie ukazywała się w latach 2012-13. Tak więc prawie 9 lat temu. Nie, przepraszam, prawie 10 lat temu. Więc przeczytałem je może dwa razy, średnio co 5 lat. Staram się odświeżać. I może w ramach tego powinienem to, co znajduje się tutaj, serię dowódców, jeszcze raz na kanał przeczytać, na kanał wrzucić. Myślę, że to by się spodobało. Może nawet nie jako recenzję, ale coś zupełnie nowy format, nowa seria. Myślę, że by wam się spodobała, taka bardziej czysto książkowo, taka bardziej historyczna literatura. W sumie nawet dobry pomysł na serię. Literatura historyczna. By wojsko.pl94. W sumie czemu nie? Dajcie znać, co o tym myślicie. I myślę, że na tym ze sobie zakończymy. Chciałem pogadać 10 minut, wyszło 13 minut, bo wiadomo, że jak Wojciech się rozgada, no to miętoli do aż nie wymiętoli tego wszystkiego, co by chciał przekazać. Tak czy siak, widzimy się w kolejnych materiałach. Wojciech się odmeldowuje i słyszymy się w kolejnych materiałach po prostu. Dzięki, trzymajcie się i pa, pa.